Dzień dobry. To zaczynamy. Mamy wtorek, kolejny wtorek, godzinę 12. Trochę jestem spóźniona, ja tak mam często. Chciałam z Wami porozmawiać o wyprowadzaniu pasożytów z wątroby. Natomiast tu się zebrało dosyć dużo takich pytań różnego rodzaju, ogólnych. I tak sobie pomyślałam, że może o takich ogólnych sprawach porozmawiamy, bo jak nie doprowadzimy do porządku tych zasadniczych spraw, to później do szczegółów będzie ciężko dotrzeć. Zaraz tutaj zobaczę jeszcze, jakie tam pytania były. Napiszcie proszę, skąd jesteście, czy jesteście w pracy, czy może jakąś macie przerwę kawową. Co stosujecie na chwilę obecną? Jak się oczyszczacie? Tutaj zaraz zobaczymy, bo tutaj ankietę Wam rzuciłam. I zobaczymy, jakie tutaj są pytania. Słuchajcie, więc pytania są zazębiające się o siebie, na siebie. Czyli tak, najwięcej, jak pozbyć się toksyn podczas odrobaczania, jak zadbać o wątrobę podczas odrobaczania, jak przekonać domowników do zmiany nawyków, jak wykorzystać olejki w trakcie kuracji odrobaczającej, jaką stosować dietę? No to może zaczniemy od pierwszego tematu, chyba że macie jakieś swoje propozycje. Jak pozbyć się toksyn podczas odrobaczania? Więc tak, jeżeli chodzi o toksyny, to musimy pamiętać, że za wyprowadzanie toksyn odpowiedzialny jest układ limfatyczny i nasza skóra. Czyli tutaj musimy przede wszystkim te podstawowe czynniki włączyć. Czyli tak, musi być dobra dieta lekkostrawna, musi być powietrze, musi być ruch i musi być dobra woda. I to są takie wszystkie wspomagające czynniki. I tutaj, żeby to rozłożyć na czynniki pierwsze, no to tak, powiedzmy, że zaczniemy, słuchajcie, od wody. Czyli musimy pić na co dzień dobrą wodę, musimy się nawadniać. Nasze ciało potrzebuje wody do tego, żeby właśnie wyprowadzać toksyny i do tego, żeby odżywiać nasze komórki. Możemy nawadniać się przy pomocy wody źródlanej, jeżeli macie dostęp do czystego źródła, świeżo tryskającego z ziemi, to gratuluję. Jeżeli takiej wody nie macie, to można tą wodę uaktywnić przy pomocy koralowca. Możecie założyć filtr z odwróconą osmozą. To każdemu polecam, bo to de facto wychodzi tak najtaniej dla całej rodziny. Ewentualnie możemy dodać olejków eterycznych, które też mają działanie takie antyoksydacyjne. Oczywiście to muszą być olejki jadalne. Jeżeli chodzi o dietę, dieta musi być lekkostrawna, czyli jeżeli przechodzimy ten proces odrobaczania, czyli nasze ciało jakby jest skupione na tym, aby wyrzucić z siebie nadmiar toksyn, które powstają podczas odrywania i metabolizowania pasożytów, więc trzeba mu to ułatwić. Czyli tak, unikamy mięsa przede wszystkim, bo ono jest ciężkostrawne, niepotrzebnie obciąża nasze ciało. Oczywiście odstawiamy cukier, ponieważ cukier będzie dożywiał zawsze kandidę. Odstawiamy gluten, ponieważ on rozszczelnia jelita, powoduje, że powstają stany zapalne. Jak powstają stany zapalne, to potem mamy nieszczelność jelit, potem te toksyny migrują, przechodzą do naszego krwioobiegu i to się robi z tego błędne koło. Czyli koniecznie trzeba gluten wyłączyć. Słuchajcie, teraz jest bardzo dobry czas, bo macie naprawdę bardzo dużo przepisów w internecie.
Można bez problemu znaleźć przepisy na chleb keto, ciastka keto. Możecie kupić na przykład ostropest, możecie kupić siemię lniane, możecie kupić babkę płeśnik. Z tego wszystkiego można zrobić, upiec chleb czy z płatków owsianych. Możecie upiec ciastka. Także to wcale nie musi być obciążenie dla naszego ciała. Możecie na przykład też wprowadzić kwaśne mleko. Najlepiej, jeżeli macie dostęp do jakiegoś kwaśnego mleka od rolnika, a jeżeli nie, to kupcie jakiś taki w miarę dobry kefir i dodajcie tam jakąś kapsułkę albo tabletkę probiotyku. Niech ten kefir sobie troszeczkę popracuje. Niech te bakterie probiotyczne się troszeczkę rozwiną. Przed jedzeniem, słuchajcie, dobrze jest zakwasić żołądek. Pół godziny przed jedzeniem, czy 15 minut przed jedzeniem, możemy się napić na przykład łyżkę octu jabłkowego, rozpuścić go sobie w szklance wody, wypić taką szklankę. Możecie na przykład zakwas bołotowa, bardzo dobrze działa, słuchajcie, bardzo głęboko zakwas bołotowa dociera. Ja akurat tutaj mam jeszcze resztki swoich zbiorów takich, więc jeszcze resztki mam na naturalnym glistniku zebranym. Naprawdę bardzo pobudza układ immunologiczny. Wodę trzeba popijać, słuchajcie, przez cały dzień małymi łyczkami, słuchajcie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, pewnie nieraz widzieliśmy, prawda, że była susza. Była susza i nagle spadł deszcz. I co się wtedy dzieje? Zaczynają się powodzie. Ta woda zaczyna spływać, ona w ogóle nie jest wchłaniana. I dokładnie to samo się dzieje z naszym ciałem. Jeżeli nam się bardzo chce pić i my będziemy wypijać nagle dużą ilość wody, ta woda po prostu przez nas przeleci. Jeżeli chcemy zadbać o właściwe środowisko i o utrzymanie właściwego nawodnienia, to najbardziej celowe jest popijanie małymi łyczkami, a nawet trzymanie w ustach. Wtedy, jeżeli trzymamy w ustach wodę czy jakieś inne płyny z koralowcem czy z olejkami, to wtedy układ limfatyczny dostaje sygnał, że te składniki odżywcze mają przejść do całego organizmu. I to wtedy jest z korzyścią dla całego naszego ciała, a nie tylko dla naszego żołądka. Bo jeżeli wypijemy nagle dużą ilość wody, no to niestety, ale ona przez nas przeleci. Ruch. Co ja mam Wam powiedzieć o ruchu? Słuchajcie, ja mam takich sąsiadów, takich no, do tańca i do różańca. No, zawsze chodzimy na spacerki, spotykamy się dosyć często. Mamy zwierzyńce. Ostatnio mieliśmy taką przerwę w tych spacerkach i powiem Wam, że nie mogłam usnąć. Wczoraj wywołali mnie jakby, bo mieli goście przez długi okres czasu, wywołali mnie, byliśmy na takim godzinnym spacerku. Słuchajcie, ja po prostu usnęłam po powrocie jak zabita. Obudziłam się pięknie o 5:30, wypoczęta, zrelaksowana, czyli co tu dużo mówić, słuchajcie, ruch na świeżym powietrzu. Wyjść, pochodzić, jeżeli nie macie takiej możliwości, chociaż uważam, że świeżego powietrza nic nie zastąpi, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to nie wiem, idźcie do jakiegoś klubu raz w tygodniu, idźcie na basen, idźcie na rower, idźcie z dzieckiem pobiegać. Ruchu na świeżym powietrzu nie zastąpią nam żadne suplementy, chociaż jest bardzo dużo metod na to, żeby to powietrze poprawić. Bo to, czym oddychamy, jest dla nas niezwykle istotne, bo wszelkie zapachy dostają się do układu limbicznego, do naszego mózgu i one tak samo mają wpływ na nasze zdrowie. Więc tutaj świeże powietrze i dobra woda są najlepszym antyoksydantem. Co jeszcze, słuchajcie, z tą dietą? Kwaśne mleko, jabłka, ocet, to mówiłam, siemię, ostropę, babka, płeśnik,
Tak, to do gotowania, to bym Wam poleciła do dieta, jaka ma być. Przede wszystkim słuchajcie, smaki. Ma być gorzko, kwaśno i ostro. Czyli ma być tak, czego robaki nie lubią. Czyli robaki na pewno będą lubiły cukier i węglowodany. Więc z tego po prostu musimy zrezygnować. Możemy się wspomagać suplementami, jeżeli chcecie. Możecie się wspomagać na przykład owocami cytrusowymi. Z tym, że jeżeli kupujecie już owoce cytrusowe, to wybierajcie te naprawdę z grubą skórką, ponieważ one są tak mocno obciążone chemicznie, że nawet słuchajcie, ja sprawdzam osmozę przy ziemniakach. Sprawdzam wodę przed gotowaniem ziemniaków i po wrzuceniu, czyli nawet nasze polskie ziemniaki mają bardzo dużo pestycydów w sobie. Nie zapominajmy, że to wszystko krąży w naturze, więc nie ma w tej chwili takich rejonów, że możemy się odseparować. Więc stosowanie antyoksydantów powinno być dla nas jakby codziennością. Więc jeżeli chodzi na przykład o suplementy, to jeżeli na przykład pijecie tą wodę koralową z minerałami, jest rewelacyjna. Dodajcie sobie H-500, to jest redoks -500 mV. Możecie pentokan sobie dodać, szczególnie jeżeli macie jakieś problemy kardiologiczne, z nadciśnieniem. To jest potas z witaminą C. Czy na przykład olejki, słuchajcie, olejki eteryczne, no to jest taka krew roślin. Olejki świetnie aktywizują nasz układ immunologiczny. Możemy je stosować w różny sposób, w zależności od pory dnia, w zależności od potrzeb. Na przykład wszystkie cytrusy, wszystkie olejki cytrusowe, które tutaj mamy, bo ja akurat stosuję olejki doTERRA, jak wiecie, ja mam wtedy pewność, że jeżeli ja będę zakraplała na przykład krople witaminy C, olejku cytrynowego, ja mam pewność stuprocentową, że ta cytryna została jakby ona urosła i została zebrana w czystych rejonach ekologicznych. Został pominięty ten etap jakby transportu. I dzięki temu ja wiem, że tam nie ma pestycydów w tym olejku i uzupełniam sobie zapas witaminy C, a przy okazji działa to wszystko jak antyoksydant. No właśnie, i teraz tak. Słuchajcie, oczyszczanie to nie są same toksyny. Ja wiem, że wy się w różny sposób oczyszczacie. Niektórzy stosujecie, jakby jesteście przeze mnie prowadzeni, ale wiem, że stosujecie swoje metody i każdy ma prawo oczywiście pójść swoją drogą. Ale musimy pamiętać, że żeby się dobrze oczyścić, to trzeba usunąć pasożyty, trzeba oczyścić wątrobę. Zaraz może coś powiem o tej wątrobie. Trzeba usunąć metale ciężkie. To jest bardzo długi proces. Trzeba usunąć wirusy i grzyby. I powiem Wam tak, my jesteśmy straszeni bakteriami, natomiast bakterie relatywnie są mniejszym zagrożeniem dla naszego zdrowia, ponieważ bakteria krąży sobie w przestrzeni międzykomórkowej i na nią stosunkowo łatwo jest zadziałać. Natomiast w związku z tym, że było tak powszechne stosowanie antybiotyków, do tej pory jest, to wiele z tych bakterii niestety, ale się zmutowało i przeszło w formę taką hybrydową, udając wirusa. I one wtedy już niestety, ale są w komórkach. I wtedy problem już jest duży. Czyli trzeba zastosować preparaty, które są naturalne i które będą działały ogólnie, czyli i na bakterie, i na wirusy, i na grzyby. Napiję się swojej wody ciepłej, pachnącej. I tutaj właśnie za to będzie odpowiedzialna wątroba. I słuchajcie, co z tą wątrobą? Bo jak już tam odrobaczymy się, chociaż z tym odrobaczaniem to też wiemy dobrze, że pasożyty mają cykle rozwojowe. Składają jaja, larwy, prawda? To wszystko może migrować u nas, więc jedno odrobaczanie wcale nie musi być skuteczne. Poza tym, słuchajcie, to takie odrobaczanie przypadkowe to też nie zawsze zdaje egzamin.
Na przykład miałam jakiś czas temu klientkę, która bardzo źle się poczuła, a przyjmowała Zentel. No, zrobiłyśmy biorezonans i okazało się, że po prostu ma pasożyty, ale takie, na które Zentel nie jest wrażliwy, które nie są wrażliwe na Zentel. Poza tym były to pasożyty pozajelitowe. Więc doszło tylko do pogorszenia samopoczucia i możemy sobie naprawdę zrobić dużo, dużo krzywdy, stosując właśnie preparaty chemiczne, już nie mówiąc o tym, że wątroba na tym bardzo będzie cierpiała. To co my możemy, słuchajcie, jak możemy tą wątrobę wspomagać? Możemy, słuchajcie, ostropest. Ostropest możecie do koktajli dodawać. Chleb możecie piec z ostropestem. Możecie dodać na przykład mniszek. Z mniszka to najlepiej korzeń, najlepiej zbierany samodzielnie, jeżeli macie gdzieś tam jakieś łąki, pola. Idźcie sobie latem i nazbierajcie tego korzenia, wykopcie i potem możecie z niego korzystać. Karczoch. Słuchajcie, karczoch też to jest taki specyficzny preparat, który bardzo... Tutaj mamy artiszoka w koralu, on jest na CCI, jak ktoś będzie potrzebował, to mogę Wam udostępnić. Dziurawiec. Wszystkie preparaty, słuchajcie, w ogóle wątroba jest najbardziej aktywna w nocy, więc jeżeli chcemy zadbać o wątrobę, no to powinniśmy te preparaty przyjmować na noc. Jeżeli chodzi o wątrobę, to jeszcze tak, jest taki preparat Fan Detox. To są saszetki i można sobie w celach regeneracji wątroby jedną taką saszetkę na noc rozpuścić w małej ilości wody, ale na co dzień, na przykład w ramach detoksykacji, polecam Wam czarnego orzecha. Czarny orzech, słuchajcie, on pochodzi z Kaukazu. To są kapsułki i ten czarny orzech ma bardzo dużo jodu w sobie i zawiera też witaminę C i uszczelnia jelita, co jest bardzo istotne, ponieważ o tym uszczelnieniu jelit musimy pamiętać, bo jeżeli odrobaczymy się, a zostaną tam jakieś dziury, jeżeli mamy dziury na przykład nieszczelności w wątrobie, no to musimy jeść dużo lecytyny. Jeżeli jelita są nieszczelne, no to musimy przyjmować bardzo dużo probiotyków. I to każdy ma swój jakby swój pułap. Tutaj nie można dawkowania ustalać. Każdy, nie sugerujmy się w ogóle tym, co jest napisane na opakowaniu, tylko każdy musi swoją dawkę znaleźć. Jeżeli chcemy na przykład, jeszcze jeżeli chodzi o wątrobę, to jeżeli chcemy na przykład szybko zadziałać olejkami, to tutaj mam takie dwa olejki. Jest taki olejek Zengest, on działa właśnie tak odtruwająco, to jest mięta z lukrecją połączona, ale jest taki jeszcze olejek bardzo mocny z endokrinę, bardzo ciekawy, ponieważ on wchodzi i do wątroby, i do nerek, i do płuc, pośrednio działa też na skórę. Tam jest rozmaryn, kolendra, jałowiec, geranium, mandarynka, także to jest taki wyciąg, słuchajcie, jedna kropla. Można sobie rolonika z tego zrobić. Ja uwielbiam te roloniki, zresztą każdy, kto ma mojego rolonika, to szybko ludzie się zgłaszają po kolejne. Po prostu one szybko działają i są gotowe do użycia. Mamy takie, no mam tutaj te roloniki. Także jeżeli ktoś potrzebuje, to oczywiście. I co jeszcze? Słuchajcie, chcemy limfę oczyścić, to gorące kąpiele. Ja na przykład jestem zwolenniczką basenu. Ja lubię chodzić na basen. Mam karnet. Ostatnio odkryłam przyjemność nową. Moją nową przyjemnością jest zjeżdżanie ze zjeżdżalni. Pierwszy raz powiem Wam, że to był szok dla mnie, bo ponieważ bałam się po prostu, że ja gdzieś tam wylecę w kosmos, ale okazało się, że bezpiecznie do tego basenu sobie z tego, nie wiem, drugiego, trzeciego piętra jakoś zjechałam. Także też endorfiny się wydzielają, adrenalina. Ruch jest na basenie, bo się ruszamy na basenie, pływamy, są masaże, czyli limfa się oczyszcza, zabezpieczamy się przed celulitem, jacuzzi wygrzewa, masuje, zjeżdżalnia właśnie powoduje, że tych endorfin się więcej wydziela, no i na koniec sauna powoduje, że wypacamy. Słuchajcie, sauna w tej chwili to jest wszędzie, praktycznie w każdym basenie. Ja akurat jestem wodna, ja lubię wodę, jeżeli ktoś nie lubi wody, to warto szukać takich metod,
które po prostu całe ciało aktywizują, żeby to nie były jakieś tam pojedyncze czynności. Jak na przykład idziemy na siłownię, no to musimy po kolei wszystkie partie mięśni wyćwiczyć. Natomiast ruch, takie dotlenienie, porozciąganie, to jest najlepsza metoda. No i gorące właśnie, gorąca sauna, czy gorące kąpiele, możecie sobie olejków dodać też eterycznych, ale to na pewno będzie Was wspierać. Możecie sobie na przykład nogi moczyć w misce z gorącą wodą, sodą, solą, siarczanem magnezu. Tutaj jest cała masa kombinacji z olejkami. Tutaj nie ma w zasadzie żadnego limitu. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze coś takiego powiedzieć tutaj. Ze swojej notatki znalazłam. Mam cały czas te notatki koło siebie. Jak nauczyć się siebie obserwować? Chciałabym Wam powiedzieć, jakie są okna. My mamy okna na świat, które nam mówią o tym, co się dzieje z naszym organizmem. I tak, na przykład wątroba. Wątroba rządzi ścięgnami. Czyli jeżeli na przykład nadwyrężamy sobie, mamy skręcenia jakieś, zwichnięcia, to czas zadbać o wątrobę. Jeżeli na przykład mamy problem, manifestuje się paznokciami, czyli jeżeli na przykład jest biała płytka, jeżeli są kruche, to też jest problem z wątrobą. Otwiera się na oczy, jeżeli mamy problem ze wzrokiem, to też jest to problem z wątrobą. I kontroluje wzrok. I to jest właśnie odczytywanie funkcji wątroby. Natomiast słuchajcie, serce. Serce rządzi naczyniami krwionośnymi. Manifestuje się na policzkach, czyli jeżeli ktoś ma na przykład rumiane policzki, no to już wiemy, że jest przekrwienie. Otwiera się na język, tutaj konkretnie czubek języka i kontroluje mowę, czyli na przykład jeżeli ktoś ma problemy z wysławianiem się, może to świadczyć o problemach kardiologicznych. Śledziona. Śledziona, słuchajcie, odpowiada za mięśnie i za stawy. Widać śledzione na wargach. Jak ktoś ma takie wąskie, zaciśnięte wargi, to świadczy to o tym, że ma problemy ze śledzioną i widać to na ustach i też wtedy mogą występować zaburzenia smaku. Płuca. Słuchajcie, płuca są związane ze skórą, bo płuca rządzą skórą. I manifestują się płuca, słuchajcie, włosami ciała. Otwierają się na nos i kontrolują węch. Czyli płuca, zatoki, węch, wszystko jest połączone ze sobą. Nerki, słuchajcie, nerki. Znacie osoby, które na przykład często się łamią? Te osoby mają problem, słuchajcie, z nerkami. Nerki kontrolują kości, rządzą kośćmi. Nerki odpowiadają za włos w głowie. Jeżeli ktoś jest na głowie. Jeżeli ktoś ma problem ze słabymi włosami, to po prostu musi udrożnić nerki. Czyli trzeba przede wszystkim dać tam minerałów, wypłukać te nerki. Wszystko trzeba płukać. Uszy, otwierają się na uszy. Słuchajcie, jak ktoś jest przybuchy, to po prostu musi sobie oczyścić nerki. Czyli takie, no i kontroluje słuch. Czyli słuchajcie, to są takie dwa podstawowe problemy, na przykład wzrok i słuch, czyli wątroba. Jeżeli ktoś słabo widzi, to powinien zadbać o wątrobę. Jeżeli ktoś słabo słyszy, to o nerki. Jeżeli ktoś ma problem z węchem, to powinien zadbać o płuca. Czyli na przykład, jeżeli ktoś za mało czasu jest poddawany, wychodzi na świeże powietrze albo za mało bodźców zewnętrznych dostaje, no to ten węch automatycznie zaczyna siadać. Smak to śledziona. Także słuchajcie, warto się po prostu samemu obserwować, samemu diagnozować i też patrzcie, czego Wam brakuje, jak Wam się chce pić. Nie doprowadzajcie do takiego momentu, że Wam się bardzo chce pić. Tylko popijajcie wodę, dobrą wodę z koralowcem, z olejkami, nawet miajcie się małymi łyczkami, zanim jeszcze Wam się będzie chciało pić. O, jest dobrze. Dobrze, to wątroba, to mówiłam. Jak przekonać domowników do zmiany nawyków? Słuchajcie, powoli.
Powoli, mam nadzieję, jeżeli to kobieta zadaje takie pytania, to po prostu powolutku eliminować to, co jest niedobre z naszej diety, zamienniki stosować. Ja kupuję na przykład bardzo dużo produktów w sklepie Skworcu, skworcu.com.pl, słuchajcie, tam jest wszystko czyste. Ja jestem bardzo wyczulona na chemii, nie ma chemii, nie ma tych antyzbrylaczy, spokojnie możecie tam robić zakupy, wszystko inaczej smakuje. Jeżeli jesteśmy mocno zanieczyszczeni, to ta codzienność jest dla nas najbardziej istotna, czyli to, co możecie same zrobić, dziewczyny, to po prostu zadbajcie o dobrą wodę, o dobre powietrze i nauczcie rodzinę obserwować swoje ciało i zauważajcie wszystko to, co się dobre dzieje, kiedy wprowadzicie te drobne zmiany. Jak wykorzystać olejki w trakcie kuracji odrobaczającej? No to olejki, słuchajcie, to powinny być te ostre, czyli właśnie oregano, zengest, zendokrine, tea tree, czyli ta melanuka, to jest to drzewo herbaciane do kandydy, prawda? Jeżeli mamy grzybice, to możemy rolniki robić, ale możemy też wąchać. Możemy się smarować wtedy tymi olejkami. Możemy dyfuzować sobie, jeżeli ktoś ma dyfuzor, jak ktoś nie ma, to proszę się odezwać. Możemy nakrapiać na poduszkę. To jest bardzo wygodne. Poza tym no, zaleta jest taka, że wszyscy korzystamy wtedy z tego dobrego powietrza, bo nawet jak mamy jakąś drobnicę, to możemy zrobić sobie codziennie jakąś miksturę, czyli na przykład zmieszać kilka kropli olejku, na przykład goździkowego czy z oregano, który jest mocny, w jakimś oleju i możecie sobie na przykład pępki posmarować na noc całą rodziną. Wtedy tak chwila i dla wszystkich i zobaczcie, jak Wam się będzie dobrze spało i jaką będziecie rano odczuwać lekkość. Jaką dietę stosować podczas odrobaczania? No dietę lekkostrawną, czyli chodzi o to, żeby ten organizm odciążyć, żeby on mógł się jakby samodzielnie umożliwić mu naprawę. Ponieważ to nie chodzi o to, żebyśmy my się leczyli, tylko chodzi o to, żeby nasze ciało przywrócić do równowagi. Dlatego ja na przykład czasami ktoś próbuje mi podesłać biorezonans do oceny. Słuchajcie, nie same pasożyty są istotne. Jest cała masa czynników takich środowiskowych, które mają wpływ na to, że my chorujemy, że my łapiemy te pasożyty. Dlaczego jedni łapią i przyciągają jeden za drugim, inni są całkowicie odporni? To jest właśnie ten nasz styl życia i trzeba znaleźć, słuchajcie, tą czarną dziurę w każdej rodzinie, ten brakujący element, który spowodował, że wy te pasożyty macie i że one jakby u was zaczynają się lokować. Na przykład powiem wam, że spotykam też rzadko już, na szczęście, coraz rzadziej, ale są po prostu kobiety, które nie gotują, bo one wolą mieć w domu czysto. Więc jeżeli ktoś przekłada czystość nad dobrą kuchnię, ja nie mówię, że to była wykwintna kuchnia, to ma być z dobrych produktów, świeżo ugotowane, przygotowane z miłością i zjedzone z miłością. I wtedy to jest dobra kuchnia. Tak jak te nasze babci, słuchajcie, gotowały. One nie miały AGD, nie miały termomiksów. W tym uważam, że to, co się ręką, słuchajcie, wygniecie, obierze, wymemła rękami, to jest wtedy bardziej wartościowe niż te takie z maszyn przetworzone. To już nie ma tej energii. Natomiast musicie zawsze znaleźć ten element taki, czy tam grzyba gdzieś nie ma w domu, pleśnie, czy gdzieś nie przychodzą od sąsiadów, czy z jakiegoś pomieszczenia, czy wy ten poziom witaminy, czy witaminę C sobie dostarczacie. Słuchajcie, my jesteśmy jedynym ssakiem, który nie produkuje witaminy C. I ona przez nas generalnie przelatuje, więc jakieś takie surówki dobrze by było sobie serwować, codziennie zjeść jakąś porcję surówek z witaminy C.
z tymi olejkami, czy tam możecie sobie mandarynkę dodać, czy właśnie lemonkę. Musi być dostawa witaminy C. Ja zawsze będę Was zachęcać do tego, żebyście korzystali jednak z targów, z rolników, żeby ta droga była jak najkrótsza, bo to wszystko będzie nam zdrowie gwarantować. Nie wiem, tutaj chyba już pytań więcej nie ma. Ja tutaj nic nie widzę. Także słuchajcie, to nagranie będzie na YouTube wrzucone, będzie tutaj na grupie zachowane. I Wam taki skrócik mały dam. Jeżeli macie jakieś pytania, to jeszcze mogę Wam oczywiście odpowiedzieć. Także póki co, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.